Witam bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu, na którym będziemy podpisywali umowy w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na Warmii i Mazurach. Witam serdecznie wszystkich beneficjentów, witam również media i zaproszonych gości. Szanowni Państwo, dzisiaj podpisujemy umowy dla działania Odnowa i Rozwój Wsi w ramach osi czwartej, czyli LITER. Szanowni Państwo, program rozwoju obszarów wiejskich to jest moim zdaniem osobiście jeden z najlepszych programów, jeżeli nie najlepszy, który był kierowany zarówno przed akcesją naszą do Unii Europejskiej, jak i po 2004 roku właśnie do obszarów wiejskich. Program, który umożliwia nie tylko poprawę warunków do życia, warunków do tworzenia miejsc pracy, warunków godziwych do nauki, ale również umożliwia coraz większej ilości mieszkańców terenów wiejskich znalezienia zatrudnienia czy znalezienia miejsca pracy poza miejscowością, w której mieszkają. Nie ukrywam, że też powoduje, że te nasze miejscowości wiejskie są coraz atrakcyjniejsze dla mieszczuchów, którzy widząc, że również na wsi może być oczyszczalnia ścieków, wodociąg, kanalizacja, gaz, piękne boisko, szkoła dobrze wyposażona, decydują się po prostu na to, żeby wynieść się ze wsi i tam znaleźć swoje miejsce zamieszkania, co jest przecież zwłaszcza dla samorządów gminnych bardzo korzystne, bo to są podatnicy i to często dobrzy podatnicy. Coraz więcej również firm, szczególnie tych mikroprzedsiębiorstw, czy też małych przedsiębiorstw, również z tych powodów, o których powiedziałem, lokuje swoje siedziby na terenach wiejskich. Poza tym ten program również aktywizuje ludzi, którzy mieszkają właśnie na wsi, a szczególnie oś LITER, to jest, czy działanie LITER, które rzeczywiście musi zaktywizować lokalną społeczność, bo inaczej te pieniądze nie trafią do niej. Czyli jakby tu sama formuła, konstrukcja tego działania sprawia, że najpierw muszą powstać lokalne grupy działania, muszą zebrać odpowiednią ilość osób, które aktywnie działają, nie tylko na swoją korzyść, ale na korzyść swoich sąsiadów, społeczności lokalnych, a dopiero potem te grupy mogą po pierwsze starać się o pieniądze, a po drugie być również dystrybutorem tych pieniędzy dla nawet najmniejszych inicjatyw. Chcę to podkreślić, bowiem proszę, mam tutaj przed sobą trochę statystyki. Jak Państwo pamiętacie, na alokacja w tej osi dla województwa to ponad 111 milionów złotych i w ramach tego działania na przykład na małe projekty, na które przeznaczyliśmy około 30 milionów złotych, złożono 485 wniosków. Do tej pory podpisaliśmy 216 umów o wartości prawie 3 miliony 700 tysięcy, z tego prawie 3 miliony to środki pomocowe. I już również złożono 113 wniosków o płatność na kwotę prawie 1 400 tysięcy złotych. Odnowa i rozwój wsi. Tutaj limit wynosił 38 ponad milionów. Złożono 111 wniosków o wartości ponad 31 milionów, z tego 20 milionów to środki wsparcia. Podpisaliśmy 35 umów o wartości prawie 9 milionów, z tego 5 milionów 600 tysięcy to jest wsparcie unijne. Wnioski o płatność już na kwotę prawie 2,3 miliona złotych.
Działanie 4.2, wdrażanie projektów współpracy. Tutaj przeznaczyliśmy prawie 2,3 miliona złotych. Złożono 7 wniosków o łącznej wartości 400 tysięcy złotych. Ale na dzisiaj trwa dopiero ocena tych wniosków. I funkcjonowanie lokalnej grupy działania, limit 21 milionów złotych. Złożono 40 wniosków, podpisano 25 umów na łączną kwotę ponad 5 milionów złotych. Jak dodamy do siebie ilości tych składanych wniosków, to szybko liczę, to jest ponad 600 wniosków, 600 pomysłów, z których mniej więcej 3/4 czy 2/3 może uzyskało dofinansowanie. To jest bardzo, moim zdaniem, bardzo dobry, jeszcze raz to podkreślę, program, czasem niedoceniany, bowiem mówimy dużo o takich programach jak infrastruktura i środowisko, bo to wielkie przedsięwzięcie, autostrady, to jest oczywiście łącznie 36 miliardów euro, więc wiadomo, że to jest ogrom. Mówi się dużo o regionalnym programie operacyjnym czy regionalnych programach operacyjnych, to w skali kraju 16 miliardów euro wsparcia, a mówi się dużo mniej o programie rozwoju obszarów wiejskich, chociaż on jest szczególnie dla takiego województwa jak warmińsko-mazurskie nie mniej ważnym, bowiem dociera tam, gdzie te wielkie programy po prostu dotrzeć nie mogą. Nie tylko operacji, ale jest adaptacja szkoły na centrum turystycznym w Ostaszewie. Wartość dofinansowania to 200 tysięcy złotych, ale całość projektu prawie 400 tysięcy. Na załączniku ja nie podpisuję, panie dyrektorze? Nie, nie podpisuję. Zapraszamy przedstawicieli gminy Lubawa, pana wójta Tomasza Kowalskiego oraz panią skarbnik Annę Jędrychowską. Zaczynamy dobrze nowy rok, tak trzymać, że tak nie robić.